Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 już prawie na zegarze. Witam Państwa i witam naszego gościa, którym dzisiaj jest minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry Państwu. Jednocześnie polityk Solidarnej Polski. Panie ministrze, zacznijmy od tych spraw pomocy humanitarnej właśnie, dlatego że choćby dzisiaj pisze Dziennik Gazeta Prawna o tym, o czym będzie mowa we wtorek na spotkaniu ministrów, no, ministrów spraw wewnętrznych, ale krajów unijnych. I tam, zdaje się, wraca temat relokacji migrantów czy uchodźców. Wydawało się, że temat na razie przycichł w Europie, a jednak powraca. Niemcy proponują, że mogą przyjąć 22%, przynajmniej minister spraw wewnętrznych Niemiec, 22% migrantów. Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej mówią konsekwencje, nie chcemy migrantów. I takie stanowisko będzie też we wtorek przedstawione? Nasze stanowisko jest stałe, to znaczy nie ma zgody Polski na przymusową migrację, tak? Znaczy na przymusowe kwoty, na system przymusowej relokacji, bo przymusowość nie jest zgodna z duchem Solidarności Europejskiej. Natomiast to, co my robimy i co podkreślamy, znaczy nam się udało razem z Grupą Wyszehradzką w 2016 roku zablokować te złe mechanizmy przymusowości. Tam wprawdzie jeszcze wyjaśniamy sobie wzajemnie z Komisją Europejską, z innymi instytucjami europejskimi stanowiska. Natomiast od tamtego czasu te głosy o przymusowości trochę przygasły. Natomiast rzeczywiście kryzys się nasila znów. To jest kwestia geopolityki, to jest kwestia ogólnoświatowa, to jest kwestia polityki też tureckiej i prezydenta Erdogana, który dostał już 6 miliardów euro, a w czasie ostatnich rozmów, można powiedzieć, podbił stawkę, czyli oczekuje wyższych pieniędzy, ale też wzmocnienia unii celnej, szeregu innych instytucji politycznych między Turcją a Unią Europejską. Bo cały czas ma kartę przetargową, którą są migranci, których może tu wpuścić do nas. Rzeczywiście i dobrze, że mówimy o migrantach, a nie uchodźcach, bo obozy dla uchodźców są w miarę opanowane. Natomiast to, z czym Europa ma problem i będzie miała problem, to są migranci ekonomiczni z tych kierunków i Bliskiego Wschodu, i Afryki. Tam, gdzie państwa stają się niestabilne, tam ludzie podejmują tą masową migrację. I problemem Europy jest nawet sama liczba, sama demografia. Tak? No bo w tej chwili w Afryce mamy 1 miliard osób. Za 15 lat tych ludzi ma tam być według szacunków 2,5 miliarda, a w 2100 już 4,5 miliarda. Więc jakby samo to pokazuje, że to będzie problem, który będzie narastał. Natomiast z czym Europa ma problem? Europa ma problem z uszczelnieniem granic. I o tym mówi pan Horst Seehofer, czyli minister spraw wewnętrznych Niemiec, ten, który szefuje jakby tym różnym pomysłom ogólnoeuropejskim, ale on wyraźnie mówi o tym, że musimy wzmocnić bezpieczeństwo, musimy wzmocnić ochronę granic, musimy wspomóc Grecję czy Włochy w obronie ich wód terytorialnych. I to jest jakby to, co udało się Polsce i krajom Grupy Wyszehradzkiej, czyli wprowadzić do nurtu europejskiego, do europejskiej polityki, tą myśl, że nie tylko otwieramy na oścież drzwi i przecież Angela Merkel w 2014-2015 roku mówiła, tak, przyjmiemy każdą ilość. Jeżeli ktoś w Afryce czy na Bliskim Wschodzie coś takiego słyszy, no to tym chętniej podejmuje się tej, no, niełatwiej podróży do Europy. Teraz polityka między innymi niemiecka jest taka, że wzmocnijmy bezpieczeństwo, natomiast niezależnie od tego pozostają problemy natury humanitarnej, tak. I dlatego Polska przyjęła stałe stanowisko, stałą politykę, filozofię pomocy na miejscu, działania u źródła, tam gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Nie zmienia to faktu, że do granic Europy jednak dopływają i do Grecji, i do Włoch, i jeden, i drugi kraj się przed tym stara bronić, a skoro już dopływają i trafiają, to te kraje apelują co jakiś czas, żeby inne kraje europejskie przejęły od nich tych migrantów, bo sobie z nimi nie radzą na wyspie Lesbos, ponad 20 tysięcy migrantów. Z takim apelem się do nas zwracają. I co z tym zrobić? Rzeczywiście jest 20 tysięcy, z czego 10 tysięcy wróci do Turcji zgodnie z prawem międzynarodowym. To znaczy trzeba działać u źródła, czyli przede wszystkim zmniejszać presję migracyjną, czyli pomagać na miejscu, to co robi Polska. Polska filozofia pomocy, czyli tam, gdzie ludzie nie mają dachu nad głową, żywności, jedzenia. Robimy projekty medyczne dla dzieci, którym w wyniku wojny w Syrii na przykład zostały urwane niestety rączki czy nóżki i to jest realna pomoc. Natomiast jeżeli ktoś już trafi do Europy, to mechanizmy wsparcia są na tyle daleko idące, że w większości z tych osób nie dzieje się krzywda. Natomiast to, co musimy zrobić, to na pewno uszczelnić granice, bo przecież na Morzu Śródziemnym działają już jawne mafie handlarzy ludźmi. To są ludzie, mafiozi, którzy w ogóle nie szanują ludzkiego życia, którzy właśnie tych biednych ludzi, migrantów, którzy często majątek życia przeznaczają na to, żeby próbować się przedostać
na tych łódeczkach narażają na utratę życia. Jest przecież, to jest nawet modus operandi, tak? Znaczy tak się działa, że w pewnym momencie tą łódkę się wypuszcza z takim ryzykiem, że ona zatonie, żeby ktoś tam musiał zgodnie z prawem międzynarodowym ją wyłapać. No ale i Europa jest solidarna w tej sprawie, żeby tak, uszczelnić Europa, dać sobie radę z tym? Europa o tym dyskutuje. Polska z krajami Grupy Wyszehradzkiej doprowadziła do tego, że jasno mówimy, że mechanizmy przymusowe nie mogą mieć tutaj miejsca. A dlaczego? Dlatego, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Każde państwo narodowe jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym swoim obywatelom. I gdy za pierwszym razem ten pomysł Tuska i pani Kopacz był forsowany, jak przejęliśmy władzę, Zjednoczona Prawica przejęła władzę i sprawdziliśmy osoby, które miały być do nas relokowane, okazało się, że połowa z nich ma jakieś niepewne paszporty, tak? Znaczy to były osoby, których nie dało się sprawdzić historii, a potem mieliśmy do czynienia przecież w Europie z historiami takimi, że co jakiś czas zdarzają się chociażby krwawe zamachy, więc na to zgody być nie może, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Natomiast nam jako Polsce udało się wprowadzić do europejskiego nurtu, do tej myśli, odstąpienie od przymusowości, bo nawet jak prezydent Macron na początku lipca zorganizował u siebie taki nieformalny szczyt dotyczący między innymi tego, co się dzieje na wyspach greckich czy włoskich, nie wszystkie państwa przyjęły zaproszenie, kilkanaście państw przyjęło, ale z tych kilkunastu państw tylko sześć zadeklarowało, że byłoby w stanie, ale w sposób dobrowolny w jakimś mechanizmie uczestniczyć. To są kwestie, które wymagają rozmów, ale wymagają też pilnego działania. Polska obok tych ogólnoeuropejskich działań realnie pomaga, pomaga u źródła, pomaga na miejscu i to jest nasza filozofia działania. Zmniejszajmy presję migracyjną na miejscu. Zresztą ja się spotykam teraz bardzo często z mieszkańcami chociażby mojego okręgu, tak, powiecie Mikołowskim, Mikołów, Orzesze, Łaziska, rozmawiam z ludźmi. Polacy naprawdę mają wielkie serca, bo z jednej strony to jest pomoc rządowa, ale z drugiej strony ci różni mieszkańcy, z którymi teraz w czasie kampanii wyborczej się spotykam, sami mi opowiadają o swoim zaangażowaniu, o inicjatywach, które podejmują w swoich parafiach, o uczestnictwie w programie Rodzina Rodzinie. Niedawno z Caritasem rozpoczęliśmy nowy program, czyli Inwestor od Serca, tak, czyli żeby przedsiębiorcy też mogli wspomagać na miejscu, ale, tak, więc to jest bardzo ważne. Ale skoro już o parafiach mowa i kościele, episkopat też apelował o korytarze humanitarne. To było na mniejszą skalę, ale dla uchodźców. I na to też nie było zgody władz. To dlatego, że nie jesteśmy w stanie mimo wszystko nawet takich uchodźców przez Kościół zaproszonych na jakiś czas przyjąć w Polsce? My w Polsce realizujemy filozofię polityki pomocy na miejscu i to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast ja niedawno, dwa tygodnie temu byłem w Watykanie, rozmawiałem z prefektami kongregacji, z najważniejszymi kardynałami i to, co oni mówią, to, że Polska naprawdę wiele robi, tylko tego, co my robimy, może nie za bardzo to jest widoczne w różnych stolicach europejskich. I oczywiście dla nas to, co robimy, jakby ta filozofia pomocy, to jest oczywiście wypełnienie chrześcijańskiego obowiązku, to jest pomoc człowiekowi. Nie można odmówić nawet tym, którzy już są. Przecież Polska realizowała projekty wsparcia na wyspach greckich dla uchodźców we współpracy akurat z Kościołem Prawosławnym, bo ci ludzie rzeczywiście potrzebują pomocy i takie projekty też mieliśmy. Ale ważniejsze od, oczywiście to jest fundament, tak? Znaczy pomoc człowiekowi, pomoc temu, który jest potrzebujący, ale bardzo ważne jest to, żeby to wpisywało się w polski interes narodowy. Naszym interesem narodowym jest działać u źródła, żeby docelowo w przyszłości chociaż trochę zmniejszać presję migracyjną, która na Europę jest wywierana. Panie ministrze, to teraz przejdźmy na chwilę jeszcze na koniec do polityki wewnętrznej, czyli do wyborów i do partii, którą pan reprezentuje, czyli do Solidarnej Polski. No nieraz pewnie pan jest o to pytany i u nas też był pan o to pytany, o podmiotowość tej partii, bo wszyscy mówią rząd PiS, rząd Zjednoczonej Prawicy. No tak mówimy, ale cały czas mówi się rząd PiS, PiS rządzi, PiS wygra te wybory. Jest sens utrzymywać ciągle inne partie poza Prawem i Sprawiedliwością? Może trzeba stworzyć jeden, już nie udawać, że partii jest więcej? To nie jest udawanie, znaczy to jest pytanie do liderów tych partii i władz poszczególnych partii. Natomiast no, oczywiście architektem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński z Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dwa inne podmioty, które też współuczestniczą w Zjednoczonej Prawicy, czyli Porozumienie i Solidarna Polska, mają swego rodzaju podmiotowość. Natomiast to, co nas łączy, to są bardzo drobne różnice, ale to, co nas łączy, to wizja Polski, to co chcemy realizować, co wspólnie realizujemy. Nie ma jakichś większych konfliktów, bo najważniejsze dla nas są wartości, obrona chrześcijańskich wartości, wizja silnego państwa, które jest w stanie bronić bezbronnych, które jest wyrozumiałe dla słabych, a bezwzględne dla różnego rodzaju cwaniaczków czy wielki przekretanczy. To przecież nam wszystkim udało się wspólnie i z jednej strony Ministerstwo Sprawiedliwości, ale innym podmiotom, nie wiem, zwalczyć mafie VAT-owskie, tak, żeby te 250 miliardów, które wypłynęło z budżetu, można było przeznaczyć i sfinansować chociażby
500+. I to jest bardzo ważne. Zresztą rozmawiając, jeszcze raz powiem, z mieszkańcami, nie wiem, z Rybnikiem, z mieszkańcami Wodzisławia, Jastrzębia, Żor, bo teraz bardzo często się spotykam, więc akurat mam odświeżone informacje. To nie ma większego znaczenia, bo wszyscy tworzymy zjednoczoną prawicę, wszyscy tworzymy tą koalicję, która daje Polsce wiele, która dzięki tej większości, dzięki sprawnym rządom, dzięki brakom jakichś wielkich sporów wewnątrz pozwala realizować naprawdę wielkie, ambitne projekty i wszyscy widzimy, 3-4 lata temu było lepiej czy gorzej, czy teraz jest lepiej. No widzimy, że teraz jest lepiej i na pewno wszystkich zachęcamy gorąco, żeby się zmobilizować, żeby pójść na wybory, bo żeby można było kontynuować tą dobrą zmianę i budować polskie państwo dobrobytu. To jeszcze tylko zapytam o te wartości chrześcijańskie, o których pan mówi, czy są dwie istotne rzeczy, które jedną się udało przeprowadzić, czyli wolne niedziele, chociaż związkowcy czasem trochę z lękiem pytają, czy to nie zostanie odwrócone, tak jak zostało odwrócone na Węgrzech, więc chciałem zapytać o stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie i w sprawie prawa aborcyjnego, które też zostało jakoś tam, ta nowelizacja zamrożona w Sejmie i czeka na rozstrzygnięcie. Mówię o tej aborcji eugenicznej. Co do wolnych niedziel, tutaj mamy wszyscy wspólne stanowisko, że powinno one być wolne, że pracownik ma prawo do niedzieli, do spędzenia czasu z rodziną. Natomiast co do aborcji, przypomnę, w tym momencie trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyraził jednoznaczne stanowisko, że nie ma zgody na aborcję eugeniczną, że w opinii prokuratora generalnego, który jednocześnie jest ministrem sprawiedliwości, jednocześnie jest liderem Solidarnej Polski. Aborcja eugeniczna, czyli zabijanie dzieci tylko dlatego, że mają różnego rodzaju choroby wykryte w okresie ciąży, tak, w okresie prenatalnym, jest niezgodne z konstytucją. Konstytucja chroni prawo życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, ale gdyby go nie było, to w Sejmie zagłosujecie za tym projektem, który na razie czeka? W takich sprawach każdy z posłów, reprezentantów ma, nie narzuca się dyscypliny w sprawach sumienia i to jest jakby podstawowy argument. Natomiast stanowisko naszej formacji jest jednoznaczne. Michał Woś, minister do spraw pomocy humanitarnej, polityk Solidarnej Polski. W nowym rządzie po wyborach chce pan być dalej ministrem do spraw pomocy humanitarnej? Najpierw wygrajmy wybory, zachowajmy pokorę. Praca i pokora to jest to, co robiliśmy przez 4 lata i mam nadzieję, że będziemy dalej mogli dobrze pracować dla Polski. Naprawdę najbliższe wybory, niedzielne wybory są najważniejsze, jakie były od upadku komuny w Polsce, więc warto, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, rzeczywiście poszli na wybory, oddali głos zgodnie z własnym sumieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.